Myśmy obejmowali cały region z Rybnikiem, a międzyzakładowa, nie, to była międzyzakładowa komisja koordynacyjna, czyli Danka Skorenko, no to było część Bytomia, Katowice, Siemianowice, być może Piekary. A jakie relacje były między MKK i RKK? No, MKK wchodziło w skład RKK. No właśnie, to chciałem się dowiedzieć. Czyli to nie były relacje. I na spotkania przychodziła nie Danka Skorenko, tylko Anka Nikodem. I każde miasto, powiedzmy, czy każda ta struktura miała zorganizować comiesięczne spotkania. Czyli jak przykładowo spotkaliśmy się na tysiącleciu w Katowicach, bo zorganizowała struktura katowicka, to następne mógł się zgłosić na przykład Rybnik i wtedy Rybnik albo w Rybniku organizował spotkanie, albo w Raciborzu. Ale szef kolejnych struktur musiał przygotować miejsca na takie spotkanie Regionalnej Komisji Koordynacyjnej, które się odbywało raz na miesiąc, raz na dwa miesiące najrzadziej. I tam były ustalenia właśnie i punktów kolporterskich. Myśmy załatwiali śluzy. Śluzy to były takie mieszkania, w których spotykali się na przykład kolporterzy w dwóch różnych struktur. I miejsca na śluzy bardzo często załatwiała Jadwiga Rudnicka z Gliwic. Ona miała kontakt z księdzem świętej pamięci Siemieńskim, Janem Siemieńskim, redemptorystą. I do niego zgłaszały się kombatantki Armii Krajowej, no wiek 85+, czasem i 90+, no, które chciały koniecznie w czymś pomóc. No nie wszystkie mogły jeździć, bo na początku te stare babcie, sama jestem teraz starą babcią, więc te stare babcie jeździły jako kurierki przez całą Polskę, bo one miały prawo jeżdżenia. Wszyscy inni musieli mieć przepustki. Czyli kombatanci mieli prawo poruszania się bez przeszkód, tak? Wiek. Tu chodzi, że 70 bodajże plus można było już jeździć po kraju. Czyli Jaruzelski 70-latków się nie bał, tak? Widocznie już przestał się bać. No w każdym razie był określony wiek, że można było jeździć. No i te babcie i ci dziadkowie przemierzali setki kilometrów, jeżdżąc jako kurierzy, łącznicy, transportowcy. Byli szczęśliwi. No było na przykład tak, że takiego dziadka czy babcie wsadzało się do pociągu i ten wnuczek czy wnuczka wsadzała kolejne walizy dla babci. No i babciu tego powiedział, tam rodzice wyjdą na dworzec, proszę się nie bać. Oczywiście babcia czy dziadek się w ogóle nie mieli zamiaru bać, no tylko żeby w razie czego poradzić sobie z towarem. Widzieli inni, że no to nie babcia będzie dźwigała, że to nie jest jakaś podpucha, tylko że po prostu rodzina tą babcię cię odbierze, a babcia jedzie na wakacje czy gdzieś w odwiedziny i nie za bardzo wiedziała, czy tę sukienkę spakować, czy tę. Na wszelki wypadek wzięła cztery walizki wzięła, tak. No więc no takie przypadki też były. No i te babcie właśnie organizowały takie kwatery. Na przykład świetną była u pani Ireny Witeszczakowej w Gliwicach. To był róg ulicy Okopowej, tuż koło dworca. I można było wejść zarówno od frontu, z głównej ulicy, jak i można było przed podwórką właśnie ulicy Okopowej. A Okopowa to była taka wąska, króciutka uliczka na skróty pod dworzec. Można było nią dojść. No więc jeśli praktycznie z dworca wysiada się i już się ma punkt kontaktowy, gdzie można zostawić coś, spotkać się, więc no właśnie mówię, że to była taka jedna z Ile takich punktów kontaktowych mogło być? U profesorowej Gostkowskiej z kolei była rewelacyjna.
wdowa po profesorze Goskowskim, jeszcze profesorze Politechniki Lwowskiej. I to była śluza, bo u Witeszczakowi był punkt, a tu była śluza. Śluza polegała na tym, że tam kilka organizacji zostawiało różne rzeczy i organizowane były też spotkania międzyorganizacyjne. I pani profesorowa Goskowska zawsze pamiętała, nigdy nie zapisywała zmiany kodów. Czyli jak na przykład umawiamy się na czwartek o 15:00, to nie jest czwartek, tylko to jest wtorek i nie o 15:00, tylko na przykład o 19:00.